Prawie 90 zawodników z całej Polski wzięło udział w kozienickim etapie 7. edycji zawodów Legia MTB Maraton. Rozegrano je w sobotę 17 września na terenie dawnej strzelnicy przy ulicy Głowaczowskiej. Zawodnicy stanęli do rywalizacji na trzech dystansach. Giga, czyli 3 rundy po 18,5 km, czyli łącznie 55 km. Mega, 2 rundy po 18,5 km, łącznie dystans 37 km. I mini, 1 runda 18,5 km. Trasa wyznaczona przez organizatorów biegła malowniczymi drogami polnymi i leśnymi gminy Kozienice. To są przepiękne tereny tutaj. Puszcza Kozienicka, ten cały rejon. To my dobieramy w największym stopniu, ale korzystamy też z propozycji Kozieniczan, którzy jeżdżą na rowerze. Jeżdżenie na rowerze jest ich pasją. Kiedy na trasie trwały zmagania, na terenie byłej strzelnicy rozegrano wyścig dla dzieci w kategorii 4-6 lat. Pierwszy wśród chłopców linię mety przekroczył Paweł Bicki z Warszawy. Za nim uplasowali się jego młodszy brat Szymon i Mateusz Czerwiński z Kozienic. Jedyną przedstawicielką płci pięknej w tej najmłodszej kategorii była Lilia Pulkowska z Kozienic i wśród dziewcząt była pierwsza. W gronie startujących na poszczególnych dystansach mieliśmy dużą grupę reprezentantów ziemi kozienickiej, 23 osoby. Warto podkreślić, że podczas tych zawodów zostały równolegle rozegrane mistrzostwa powiatu kozienickiego, a cały etap wyścigu poświęcony był pamięci Janusza Stąpura, zmarłego w ubiegłym roku starosty powiatu kozienickiego. Janusz Stąpur to był przyjaciel kolarstwa, to był nasz przyjaciel. To był od początku, kiedy po raz pierwszy przyszliśmy do Kozienic, to właśnie między innymi dzięki decyzjom Janusza Stąpura mieliśmy szansę współpracować, organizować tu imprezy kolarskie. Także pamiętamy o nim, to był wspaniały nasz przyjaciel, kolega, który miał tą dobrą cechę, że zawsze był na każdej imprezie organizowanej tu przez nasze stowarzyszenia. W kategorii mini, czyli jedno okrążenie na dystansie 18,5 km bezkonkurencyjny był wśród mężczyzn Wiesław Rowicki, a w gronie pań Wiktoria Wacławek. Dystans 37 km w kategorii mega najszybciej pokonali wśród panów Arkadiusz Jechanowski, a w gronie pań kozieniczanka Dorota Sierajewska. Jestem zmęczona i zadowolona, tak. No, każdy start daje mi dużą satysfakcję, także nie ma znaczenia dla mnie wynik tak naprawdę, tylko to, że przyjechałam, że dałam radę, tak, to tyle. A jak trasa, co największą trudność sprawiło? No na pewno piaszczysty, lekki tam podjazd na Stanisławicach przy boisku, to jest to taki najbardziej. Tak, to trasa prosta, szybka. Na najdłuższym dystansie Giga 55,5 km bezkonkurencyjny był Justyn Wójcik, reprezentujący ziemię kozienicką. Prowadzenie objął już na pierwszym okrążeniu i nie oddał go do końca. Z dużą przewagą nad pozostałymi przekroczył linię mety. Założenia było zgoła odmienne, zgoła inne. Miałem trzymać się grupy, zaatakować pod koniec, natomiast poczułem się naprawdę mocno już na pierwszym okrążeniu. Kolega jeden ze mną odjechał, cisnęliśmy mocno, został tutaj na po pierwszym okrążeniu, odjechałem i już trzymałem dalej swoją prędkość i do mety. Przez cały czas trwania wyścigu pana Justyna dopingował syn Marcel. Jak nam powiedział, jest dumny z taty i bierze z niego przykład. Już pierwsze kroki stawiał, natomiast musimy potrenować dłuższe dystanse, bo tutaj jest nasza bolączka jeszcze. Lubisz jeździć na rowerze? Tak. I chcesz być taki fajny, dzielny zawodnik jak tata? Tak. Będziemy jeździć dłuższe dystanse na rowerku? Tak. Po zakończeniu wyścigu przyszedł czas na nagradzanie najlepszych. Jako pierwsi upominki odebrali najmłodsi uczestnicy. Następnie poznaliśmy wyniki mistrzostw powiatu kozienickiego. Na dystansie mini pierwszy był Sebastian Morawski, drugi Maciej Popecki, a trzeci Karol Wierzbiński. Od wielu lat jeżdżę rowerem, więc na pewno fajnie się tutaj sprawdzić, tym bardziej, że mieszkam 300 metrów stąd, więc bardzo fajna sprawa, mogę wszystkim polecić. W Legii trzeci raz startuję. No z tego powodu, że akurat blisko mieszkam, zresztą zupełnie inaczej się jeździ, w takim wyścigu są zupełnie inne emocje, więc fajna sprawa. W kategorii mega pierwszy był Piotr Nowakowski, drugi Mateusz Rosiak, a trzeci Andrzej Kudła. Bardzo fajne, pozytywne, fajnie, szybko, pogoda dopisała, frekwencja zresztą też, tutaj troszeczkę Kozieniczach ten widziałem na trasie, udało mi się jako pierwszy, z czego się bardzo cieszę. Próbowałem już różnych sportów i tak od 4 lat złapałem tego bakcyla. No i powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że akurat ten sport, żałuję troszeczkę tak późno, ale bardzo mi to pasuje. Jakoś tak szybko, w miarę szybko zmieniające krajobrazy, adrenalinka jakoś przy tym sporcie,
No, zmęczenie to coś, co lubię. W kategorii mega kobiety pierwsze miejsce zajęła Dorota Sierajewska. Na dystansie giga pierwszy był Justyn Wójcik, drugi Andrzej Piasek, a trzeci Szymon Abramczyk. Medale wręczali starosta Andrzej Jung, wiceburmistrz Igor Czerwiński oraz organizator zawodów Marcin Wasiołek. Po uhonorowaniu najlepszych kozieniczan przyszedł czas na dekoracje w kategoriach open na poszczególnych dystansach oraz w kategoriach wiekowych. Na zakończenie przeprowadzono wśród uczestników losowanie praktycznych gadżetów przydatnych każdemu rowerzyście. Organizatorem zawodów w Kozienicach była Mazowia Team przy współpracy z powiatem kozienickim i gminą Kozienice.